Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a znajomość swoich zobowiązań. To będzie przedmiotem kolejnego nagrania. Niewątpliwie podjęcie starań celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej oczywiście wymaga od dłużnika, bądź też ewentualnie od pełnomocnika dłużnika, określonego nakładu pracy i starań, aby przygotować sprawę możliwie jak najlepiej. Z naszego doświadczenia, a jest już ono dosyć długie, możemy śmiało pokusić się o twierdzenie, że nie każdy dłużnik jest w stanie od razu przystąpić do sprawy, nie jest w stanie od razu złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i na to ma oczywiście wpływ kilka czynników. Natomiast takim bardzo popularnym powodem, który wymaga nieco więcej przygotowania pod kątem sprawy upadłościowej, jest oczywiście to, czy przypadkiem, aby upadły był w stanie przygotować wszystkie dokumenty, które dotyczą jego zobowiązań. Bardzo częstą sytuacją jest ta sytuacja, w której zgłaszają się klienci, którzy mają na przykład zobowiązania zaciągnięte kilka bądź kilkanaście lat temu. Kilkukrotnie zmieniali adresy zamieszkania, a co za tym idzie, tracą już rachubę, gdzie znajdują się ich zobowiązania, mając jeszcze na względzie kolejne zmiany w wierzycieli, bo przecież te wierzytelności też są przedmiotem różnych cesji, przechodzą tak naprawdę od wierzyciela do wierzyciela, więc nic w tym dziwnego, że w sytuacji, kiedy dłużnik ma ich załóżmy około 20 bądź 20 paru, w pewnym momencie już traci rachubę, kto jest jego rzeczywistym wierzycielem, ponieważ nie jest w stanie tak naprawdę, chcąc jeszcze prowadzić normalne życie, nie jest w stanie przecież tego wszystkiego kontrolować i pilnować. Jeżeli do tego jeszcze rzeczywiście dojdą jakieś przeprowadzki, być może niektóre osoby też niespecjalnie przywiązują wagę do tego, gdzie odkładają dokumenty i je gubią, to mamy sytuację taką, że chcąc ogłosić upadłość, tak naprawdę nie jesteśmy przygotowani do udowodnienia wysokości zadłużenia w terminie zapłaty, a co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie wykazać tejże podstawowej przesłanki, która determinuje ogłoszenie upadłości, a mianowicie niewypłacalności. I teraz rodzi się kolejne pytanie, czy jeżeli załóżmy dłużnik jest świadomy kilku swoich zobowiązań i ma odpowiednio przygotowaną dokumentację, natomiast nie pamięta o wszystkich zobowiązaniach pozostałych, to czy ta osoba może podjąć starania celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Zasadniczo tak, natomiast gdyby jakby tutaj zlecała naszej kancelarii prowadzenie takiej sprawy, to oczywiście też byśmy próbowali ustalić w możliwie jak największym stopniu skalę jego zadłużenia, tak aby mieć pewność, czy przypadkiem nikogo nie pominiemy, przygotowując wniosek o ogłoszenie upadłości. W tym celu pobiera się raporty z różnych baz typu na przykład BIK, KRD, ERIF. Czasami wysyła się pisma do wierzycieli z prośbą o udostępnienie danych i informacji dotyczących aktualnego salda zadłużenia oraz terminu wymagalności danych zobowiązań. Natomiast tutaj oczywiście możemy wskazać, że większość wierzycieli jednak ignoruje tego typu pisma i po prostu nie odpowiada. A takim najbardziej chyba adekwatnym sposobem będzie oczywiście zwrócenie się do konkretnych sądów, które prawdopodobnie mogły prowadzić postępowania o zapłatę względem dłużnika celem uzyskania informacji, czy oczywiście w kontekście danej osoby nie zostało wydane jakieś orzeczenie, które by mogło na przykład zobowiązywać do zapłaty konkretną osobę, a jeżeli zostało wydane, to oczywiście prosimy o udostępnienie odpisu danego orzeczenia. Jeżeli na skutek tego typu czynności też nie mamy pewności, czy aby ujęliśmy wszystkich wierzycieli, to nie jest koniec świata. Na szczęście tutaj jakby przepisy prawa upadłościowego przewidują tego typu sytuacje i wskazują, iż umorzeniu oczywiście podlegają wszystkie zobowiązania pieniężne, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Także docelowo mówimy tutaj oczywiście o tych zobowiązaniach, które zostały przeoczone bądź o których zapomniał sam dłużnik, składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Natomiast jest jeden haczyk. Ten haczyk polega na tym, że to muszą być zobowiązania, które teoretycznie mogą być pominięte, ale nie mogą być one pominięte w sposób umyślny. Jeżeli wierzyciel by dysponował jakimś dowodem, który by na przykład wskazywał na to, że dana osoba go umyślnie wykluczyła z postępowania upadłościowego, a z kolei ten wierzyciel sam się nie zgłosił do procedury i w niej nie uczestniczył, to de facto istnieje podstawa ku temu, aby później tenże wierzyciel dochodził swojej należności od dłużnika, który już jest na przykład po procesie upadłościowym.
Mogę też Państwu jakby opowiedzieć o sytuacji, która rzeczywiście miała miejsce wśród naszych klientów. To był klient, który miał zobowiązania w różnych bankach, chyba też z tego co pamiętam względem Skarbu Państwa. No i też były zobowiązania prywatne. Jednym z jego wierzycieli była jego matka. No i w sytuacji, gdy on przygotowywał się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wysłał e-maila do swojej mamy z tą właśnie informacją. Oni nie żyli jakby w zbyt dobrych relacjach. Niemniej wysłał jej e-maila z informacją, że będzie przystępował do upadłości, natomiast żeby ona się nie martwiła, bo tejże jej wierzytelności on nie zamierza wskazywać, no bo chce tą matkę spłacić, jak już tylko odzyska pełne jakby możliwości zarobkowe po przeprowadzeniu całej upadłości. No i na tym finalnie stanęło. Ten dłużnik oczywiście swojej matki nie wskazywał jako wierzyciel we wniosku o ogłoszeniu upadłości. Ona z kolei też nie przystąpiła do postępowania, nie zgłaszając tejże wierzytelności syndykowi. No i cały proces został przeprowadzony. Dłużnik został finalnie oddłużony, bo tam tak naprawdę był bardzo krótki plan spłaty wierzycieli. On opiewał chyba na 8 miesięcy, w związku z czym wykonał ten plan spłaty. No i jego relacje z matką zaczęły się dosyć mocno psuć, ponieważ mama się domagała oczywiście zapłaty tej wierzytelności. No ten upadły nie mógł się jeszcze, że tak powiem, ustabilizować pod kątem finansowym, bo miał problemy z zatrudnieniem. No i finalnie sprawa skończyła się w sądzie, ponieważ matka pozwała tego swojego syna celem uzyskania oczywiście tejże jej należności i posłużyła się dowodem, a mianowicie tą wiadomością e-mail, w której syn wskazał, że on ją celowo pomija we wniosku o ogłoszeniu upadłości, nie chce, żeby to było zobowiązanie objęte tymże postępowaniem. A co za tym idzie, sąd, który procedował tą sprawę, no oczywiście miał na względzie to, że ta wierzytelność matki powstała przed dniem złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, natomiast z uwagi na to, że została ona umyślnie pominięta przez dłużnika, no to nie mogła ona być umorzona względem tego dłużnika, a więc wydał oczywiście orzeczenie, które zobowiązywało syna do spłaty wierzytelności przysługującej matce. Co zatem idzie, jeżeli mamy taką sytuację, iż no, nie pamiętamy o wszystkich wierzycielach, nie jesteśmy w stanie ustalić, gdzie oni występują, w jakich wysokościach są ich wierzytelności, no to też nie jest oczywiście koniec świata, pod warunkiem, że nie ma jakby dowodu na to, że ci wierzyciele zostali przez dłużnika pominięci we wniosku o ogłoszeniu upadłości w sposób umyślny.